Kochani bracia i siostry, moja kochana rodzina. Tak myślę, że mogę się zwrócić do was, którzy jesteście czcicielami świętego ojca Szarferta, którzy gromadzicie się w waszych domach, aby się modlić. Bo to jest dziś nam bardzo potrzebne, aby rodzina modliła się razem. Kochani moi bracia i siostry, to jest przesłanie dla tego święta. Byśmy w tym czasie bardzo trudnym, w czasie, kiedy jasno możemy powiedzieć, zaczynamy dostrzegać znaki. Dzieją się rzeczy, które jeszcze kilka lat temu byłyby nie do pomyślenia. To, co rozpoczęło się w tym ostatnim czasie, zapowiada nam wszystkim znaki. Znaki, że nie bądź taki pewny. Kim jesteś, cokolwiek wiesz, czynisz i robisz. Bo twoje życie jest jak naczyń gliniany. Nie bądź pewny, czy dożyjesz jutra, bo o tym wszystkim wiemy, czy nie stracisz tego, co masz. Przybywam, kochani bracia i siostry, prosto z rekolekcji dla domów modlitwy świętego Szarpela z północnej części Włochów, Krespano. I byłem w innych miejscach, dobrze śledzicie to na naszym portalu. Ale przybywam z kraju, gdzie ludzie bardzo teraz cierpią. Poczuć się po ziemi, tysiące ludzi w Italii jest w hotelach. Nie mają domu, mieszkają w samochodzie. Z ziemi, gdzie ta ziemia się zatrzęsła. I sam przeżyłem ten moment, gdy trzęsie się ziemia i człowiek nie wie, co będzie dalej. I ja myślę, kochani bracia i siostry, że my dzisiaj przeżywamy trzęsienie ziemi, inne trzęsienie serc. Bo nie wiemy, co się z tymi sercami ludzkimi dzieje. I dzisiaj, kiedy patrzymy na północy Włoch, co dzieje się w miejscowościach północnych, woda zalewa, przyszło trzęsienie, jest wielka powódź. Ogromna rozpacz na ziemi przesiąkniętej krwią tylu męczenników, tylu świętych. Pan Bóg nam chce coś powiedzieć. Kiedy zatrzęsła się ziemia we Włoszech w lipcu, pamiętaj dobrze, kiedy runęła bazylika, ta bazylika, która staje się symbolem dla Europy, bazylika w Norci świętego Benedykta, i zobaczyliśmy obraz klęczących ludzi na rynku przed tą zrujnowaną bazyliką. Uświadomiliśmy sobie, że to znak Boga. Święty Benedykt, patron Europy, i nagle Pan Bóg nam pokazuje, co byście w tej Europie uczynili. Co czynicie? Nie tylko w Europie, ale w rodzinie. We wspólnocie waszej. Jest jakieś trzęsienie. Zostają ruiny. Ruiny, bo brakuje miłości. I ja chciałbym, abyśmy te święte rekolekcje byli też w łączności z tymi, którzy tam cierpią. Pozwólcie, że na początku powiem, że za nich się modlimy, że jesteśmy blisko, że w czasie tych rekolekcji u Pani Jasnogórskiej będziemy prosić o naszej Pani w niebo wziętej za nimi.
Cari fratelli, sorelle, in Italia, voi delle case di San Germain dovete essere sicuri che del nostro ritiro a Częstochowa siamo uniti con voi, siamo soprattutto uniti con quelli che soffrono. Questo è un grande diluvio e anche dopo il terremoto, ma noi siamo con voi, con Italia, nostri fratelli e sorelle. Moi drodzy, pozwólcie, jakkolwiek mnie przywożą słucha. Słyszy się, że dzieje się coś niedobrego, że coś w człowieku się zmienia, że człowiek czuje się jakiś osamotniony, że jakby Pan Bóg pozostawił nas w jakiejś wielkiej próbie. Ale w tej próbie pewnie tak jest. Pozostaje razem z nami ona, Matka Najświętsza. Pozostaje z nami ona i święci. I o to dzisiaj prosimy. W tej próbie naszej wiary i próbie naszego przebaczenia. Minął rok Bożego Miłosierdzia, a już to ludzi sobie nie przebaczyło. Zadano pytanie Ojcu Świętemu Franciszkowi, jaki przyniósł ten rok miłosierdzia skutek. Ojciec Święty odpowiedział, przepiękny dla wielu, wiemy dobrze. Wielu ludzi przeszło przez święte drzwi. Wielu ludzi wskoczyło swe serce, otworzyło się na działanie łaski Bożej, ale też trzeba z bólem stwierdzić, że wielu ludzi przeszło przez bazyliki różnych drzwi świętych i kościołów, a ich serca nadal zostały zamknięte. Czy to świecki, czy duchowny, ale serce zamknięte i nie chcą wybaczyć. Będą szukać i będą wciąż podsycać czasem bliskich, może z rodziny, aby cię zaatakować, aby cię poniżyć, aby cię odrzucić. Kochani bracia i siostry, my stajemy dzisiaj jak żołnierze, do walki. O Chrystusa, o prawdę i o Ewangelię. Jak ci, którzy są gotowi życie oddać. I wierzę w to mocno, że święty ojciec Szabel, że Matka Najświętsza, że święty Jan Paweł II i ty, sługo Boży, kardynale prymasie Wyszyński, wyprosicie nam siłę i odwagę, abyśmy byli świadkami, abyśmy byli ludźmi miłości, którzy będą walczyć o miłość, ale miłością, którzy będą gotowi cierpieć i pokutować, ale żeby to serce drugiego człowieka zmieniło, aby to serce mogło otworzyć się i zajaśnić i powiedzieć, moje serce już bije dla Niego, moje serce bije dla Chrystusa. Dzisiaj przed południem byłem w Bazylice Jasnogórskiej kilka godzin. Spędziłem ten czas, by przygotować się na ten czas rekolekcji, taki mój osobisty. Patrzyłem w oczy Matki Bożej już wczoraj wieczorem i dziś i mówiłem, tak bardzo wolałem jak dziecko. Spójrz na nas, Maryjo, na tych rekolekcjach.
patrzyłem i błagałem, abyśmy mieli to serce piękne i czyste, abyśmy stali się dla Ciebie prawdziwi braćmi, rodziną, aby tu wśród Was zajaśniało to piękno. Patrzyłem, to był niesamowity widok. Widzieć pasterzy Kościoła Polskiego, biskupów w wieczerniku razem z Maryją. W wieczerniku razem z nią. A być w wieczerniku z nią, to znaczy iść razem z nią. Ona idzie tam, gdzie są potrzebujący. Ona idzie tam, gdzie potrzeba miłości. Ona idzie tam, gdzie trzeba przygarnąć i przytulić. Idzie tam, gdzie jest cierpienie i ból, by dodać duchy. Tak, być w wieczerniku z Maryją, to właśnie i szukać tych na peryferiach, o których mówi papież Franciszek. Cudowny w tych swoich działaniach, czasem niezrozumiały, czasem bardzo oskarżony, jakby chcieli niektórzy widzieć w nim kogoś, kto chciałby ten Kościół zamężyć. A może nawet w jakiś sposób umniejszyć jego moc. Ale nie da się umniejszyć, jeśli masz miłość. A papież Franciszek idzie z taką właśnie miłością. I wciąż czuję, kochani bracia i siostry, na mojej głowie i będę czuł, czy jutro, czy pojutrze, ręce papieża Franciszka. Ja wciąż czuję jego ręce, gdy kręczę przy grobie Jana Pawła II, 27 lipca, gdy miał przybyć do Polski. Błogosławię Ci. I wciąż będę te dłonie czuł, bo było to uczynione z tą jego wielką miłością. Wciąż będę słyszał jego słowa, przebacz im. Trzy razy prosił mnie, przebacz im. A ja, Ojcze Święty, przepraszam. No bo jak można by być wierzącym, a nie przebaczać? A cóż dopiero księdza? A cóż dopiero księdza, by nie przebaczyć? To tak, jakby człowiek stanął po drugiej stronie. Tam, gdzie nie ma miłości, a tam, gdzie nie ma miłości, tam jest ciemność i beznadzieja. I wcześniej czy później człowiek zobaczy, że zniszczył siebie samego. Tylko miłość sprawia, że człowiek ma nadzieję. Nawet gdyby musiał dla tej miłości przecierpieć. Tak. I wciąż powtarzam słowa świętego Jana Pawła II. Żeby dźwigać krzyż, to trzeba mieć miłość. Bo bez tej miłości krzyża nie uniesiesz. Żeby kochać, to trzeba również mieć świadomość, że miłość to cierpienie. Ale bez miłości.
nie potrafisz przejść tego cierpienia. Zwątpisz bez miłości do Chrystusa. Więc dlatego mówi święty Jan Paweł II, miłość to niesie również krzyża, ale krzyża bez tej miłości nieść nie będziesz mógł. Kochani bracia i siostry, zatrzymajmy się więc w czasie tych rekolekcji. Znowu przybywacie z różnych stron Polski. Ktoś mówi, pyta mnie, ilu was jest? Ilu jest tych wszystkich księdza w domach Szarpela? Ja mówię, tylu w jego sercach zatraciła się nadzieja i miłość. Jest, że chcą iść na pracę, na ulicę i mówić, my po prostu będziemy kochać wbrew wszystkiemu, wbrew podziałom, wbrew nienawiści, my pójdziemy do każdego człowieka, bez wyjątku. Czy wierzący, czy niewierzący, czy biedny, czy bogaty, po ludzku czasem bogaty, ale my pójdziemy do każdego. Czy do tego, który żyje w małżeństwie, ale nie może zawrzeć sakramentalnego związku i cierpi bardzo, no bo kocha i tak się życie potoczyło, ale my do niego też pójdziemy, by powiedzieć mu, że Jezus go kocha. Czy do tego, który porzucił stan kapłański czy zakonny, też pójdziemy. I powiemy mu, że za ciebie prosimy Boga, abyś nigdy nie zwątpił, że on nie przestał cię kochać. Żebyś nigdy nie zwątpił, że pójdziemy do tych, którzy są w więzieniu. Chciałbym w tym roku, kiedy będziemy przeżywać jubileusz setnej rocznicy przyjścia Matki Bożej do Fatimy, chciałbym w tym roku napisać taki nasz statut. To się będzie działo. Abyśmy oprócz tej naszej modlitwy podjęli drogę wzrostu duchowego, czyli zadania. Ja muszę od siebie więcej wymagać. Te wymagania, które jakby stawanie się krok po kroku, by moje serce stawało się w pełni dla Chrystusa. Te wymagania, które będą, aby mógł krok po kroku rezygnować z tego, co piękne i przyjemne dla Chrystusa, z tego, co niesie mi ten świat, bym stawał się pustelnikiem w świecie, w którym na pustelnie nie ma miejsca. Bo pustelnia to przede wszystkim bycie sam na sam z Jezusem. Dziś nie ma miejsca, by być sam na sam. A my tak właśnie chcemy. Tak jak ten człowiek, czytamy przepiękne opowiadanie, przychodzimy do świątyni, mężczyzna, bo to we Włoszech, czy ten piękne opowiadanie,
I ksiądz proboszcz zobaczył mężczyznę, który przychodził dzień po dniu, klękał w ławce i się modlił. Zapytał ksiądz proboszcz, bo się bał, że to może jakiś złodziej, który wypatruje, żeby coś nie wynieść z tego kościoła. On mówi, nie, proszę księdza, ja pracuję tutaj niedaleko na budowie. Mamy czas na obiad, aby się posilić. Jest we Włoszech takie, tak właśnie, że mają czas na posiłek w południe pracownicy. I ja w tym czasie przychodzę tutaj i mówię Panu Jezusowi, Pan, że widzisz, grzesznik jestem, że widzisz, ja Ci dziękuję za to, że mi że wciąż o Tobie myślę. Nie umiem się modlić, ale wciąż moje myśli biegną do Ciebie. I tu przychodzę do Ciebie, by być gotowy z Tobą i Ci za to podziękować. I tak codziennie czynił, który się na zupełność zobaczył, że nie ma tego mężczyzny. Więc wiedząc, że pracuje na tej budowie oddalonej o kilka kilometrów, poszedł i zaczął pytać o tego człowieka. Pan mówił, ksiądz, zachorował ciężko, ale jest szpital, w tym i w tym niedaleko poszedł na ten proboszcz. Mówią mu pielęgniarki, że jakiś dziwny ten człowiek. Nie ma nikogo. Sam powiedział, nie ma nikogo. Rodziny bliskiej. Ale wciąż jest taki zadowolony. Nikogo nie odwiedza. Więc podszedł do niego proboszcz. I pyta go, no, nie przychodzi Pan do chory. On mówi, o nie, ale jestem taki zadowolony tutaj. Ale mi Pan nie odwiedza, a właśnie, że nie. Bo właśnie codziennie przychodzi do mnie, o, siadł przy moim łóżku i nikt go nie widzi. I nikt go nie słyszy i mówi do mnie. Przychodzę, by Ci powiedzieć, że zawsze Ci przepraszam. By Ci powiedzieć, że to nic, że nie musisz się, nie umiesz się bawić. Ale że wciąż o mnie o mnie myślisz, to ja jestem przy Tobie. Więc ja jestem dziś wciąż obok Ciebie. Szczęście wypływało w tym człowieku z tego, że Chrystus przed nim był, chociaż nigdy go nie widział i nikt nie słyszał. I wiedzcie, że jeśli takie pragnienie Boga mieć w sercu będziecie, nawet gdybyście byli sami, gdybyście byli, wydawać by się mogło bez nikogo już, kto przyjdzie do Ciebie. Chrystus zawsze przyjdzie, gdy Ty o Nim teraz myślisz i chcesz być dla Niego. Amen. Kapłanów, prośmy w intencji chorych, cierpiących, tych, którzy prosili nas o modlitwę. Módlmy się w intencji wszystkich ludzi opuszczonych, aby ktoś przyszedł im z pomocą. Módlmy się za tych, za te rodziny, gdzie brakuje zgody i pojednania, aby na nowo podali sobie dłoń na zgodę, by sobie przebaczyli. By spotkanie przy stole wigilijnym nie było tylko kolejnym spotkaniem, ale by tam...